Dzisiaj krótka prezentacja laptopa HP z serii 15S i porównanie z Asusem sprzed 3 lat, model raczej budżetowy. Pierwsza, w HP-ku jest Ryzen 4500U, tu jest Pentium Silver 5000. Jak widać, chapek cały jest takiej samej grubości jak Asus bez klapy. Możemy porównać ramki. Tutaj w chapeku są węższe. Jeżeli chodzi o szerokość, długość i szerokość, to widać, że około 2 cm z każdej strony Asus jest większy. Tylko że Asus ma jeszcze napęd DVD. Co jest fajne w tym HP-ku? Jest to, że otwory wentylacyjne tutaj ma przez całą szerokość. Natomiast otwory wentylacyjne wylotowe są pod zawiasem ekranu. Dobra, nie wiem, czy tutaj będzie widoczne. Ale generalnie są tutaj i ciepłe powietrze jest wydmuchiwane w górę. Zimne jest zasysane po całej szerokości. Czyli ciężko całość jest przysłonić, żeby nie przegrzać komputera. W Asusie wentylacja była rozwiązana w taki sposób, że tu z boku powietrze jest wydmuchiwane. Natomiast zasysane jest po tej stronie. Jeszcze dość fajnym rozwiązaniem w tym HP-ku jest to, że nóżki tutaj są w postaci dwóch tych pasków gumy przez całą szerokość. Dobra, przy okazji będę chciał zrobić test i porównać szybkość renderowania w KDN Live pod Linuxem, pod Windowsem. Pomiędzy tym laptopem i moim komputerem stacjonarnym z Ryzenem 2700. W normalnym użytkowaniu nie słychać praktycznie wentylatorów, dlatego jeszcze raz zapuściłem renderowanie, żeby zobaczyć, jak się będą prezentowały temperatury i głośność. Teraz faktycznie trochę słychać wentylator, ale nie jest to uciążliwe. Samochody jeżdżące za zamkniętym oknem bardziej hałasują. Dobra, zrobimy renderowanie filmu. Najpierw pod Linuxem. Jakość ustawiona na maksa. Jedziemy. Dobra, już nie będę trzymał wszystkiego w tym. No, na statywie mamy prędkość kodowania. Tutaj mamy obciążenie poszczególnych rdzeni i wątków procesora. No i zobaczymy, jaki będzie łączny czas.
3 minuty 21 sekund. I tam już się uspokaja. Dobra, robimy renderowanie tego samego projektu pod Windowsem. Dobra, tutaj widać, jak skacze klatkarz. Obciążenie CPU jest bliskie 100%. Dyski jak dyski. No i wyszło na to, że Windows jest lepiej zoptymalizowany. Dobra, tak wygląda renderowanie na procesorze Pentium Silver 5000N pod Linuxem. Nie ma sensu nagrywać całości. Zobaczę, jaki był wynik, jak się skończy. Dobra, końcówka renderowania. Tu już niby procesor jest mniej obciążony. A tu jeszcze pokazuje 8 sekund do końca. Prawie 15 minut. Tak jak zazwyczaj pod Windowsem szybciej renderował, tak tutaj patrzę, że szału nie ma. Może się okazać, że dlatego Pentium Silver Linux będzie szybszy. Zobaczymy na końcu. A widzę, że się rozpędza, więc może faktycznie. Dobra, Windows kończy renderowanie. Zobaczymy, ile mu to zajęło. Tak jak w Linuxie, tam już zużycie procesora spadło. A tu nadal jest 7 sekund. No i na koniec przyspieszył do 26. klatek na sekundę.
14 minut, czyli mimo wszystko krócej niż pod Linuxem. Tam było bodajże 15:30, ale w przypadku moich innych komputerów różnice były większe.